No, witajcie widzowie mojego kanału YouTube. Spróbuję wam dzisiaj pokazać nowy tramwaj do Warszawy. Chociaż nie wiesz powodzenia sprawy tej akcji, ale może się uda go nagrać. Może się uda nagrać. Prawdopodobnie gdyby nie było tej pandemii, to te tramwaje byłyby już 3 lata temu dowiezione. Już bym od 3 lat jeździł nimi na wycieczki. Ale cóż. Może uda się go nagrać. Dla niewtajemniczonych powiem wam, że tam od pętli idę. Tutaj Honda, co ciekawe, tramwaj, który przywieźli, to Hyundai, czyli też Azjata, ale spróbujemy go nagrać, jak się to mówi, do odważnych świat należy. No, dochodzimy już do płotu zajezdni. Jako wielki fan tramwajów czekałem na jakąś nowość. A najbardziej to czekam na ten sam tramwaj do Trains. Kiedy na Trains werwę go zrobią. No. Dochodzimy już do zajezdni. Ten budynek to budynek graniczny z terenem pętli, a huty. No więc, tutaj mamy straż pożarną. Tak mi się wydaje, tak, to straż pożarna. Wiecie co, drodzy widzowie, lata temu tutaj na zajezdni tramwajowej były dni transportu. Z łzami w oczach to wspominam. No i dochodzimy do zajezdni. Pytanie, czy uda mi się go jest jednak. Dobra. Jak widzicie, niewiele widać. Ale udało nam się sfotografować jeden kawałek tramwaju sfilmować. To i tak niewiele, ale
Ważne, że coś tam było. Może uda się z drugiej strony sfotografować drugą stronę. Tutaj przy tym płocie, jeśli... Kurczę, gdybym był trochę wyższy niż te okna wyżej, czyli bym mógł wyżej stanąć niż te okna, to może bym go nagrał tam. No, niestety. Tutaj zasłaniają nam widok te tramwaje. A wiecie co? Chyba spytam się tam człowieka, czy to właśnie ten tramwaj. Bo jeśli to jest ten tramwaj, co go sfilmowałem, to zaraz się spytam. Mamy bardzo inne miejsce. Mniej ciekawe jak zajezdnia tramwajowa. Jest to Huta Warszawa. Słynny ArcelorMittal Warsaw. Tak to się chyba nazywa. I to jest ponownie jak z tym tramwajem Hyundai, niewiele widać. Widać tylko kominy. Ale... Co do tramwaju Hyundai, udało mi się sfotografować, nie wiem co to jest 100, ale przykro, że oni tak go postawili, że PESA i Konstal całość zasłoniła. Chyba specjalnie zastawili go dwoma innymi tramwajami, żeby fani nie mogli, żeby tacy jak ja, youtuberzy, nie mogli go pokazać za bardzo. Ale spokojnie, na jesieni może, albo już, albo jeśli sprawdzę dokładnie w internecie, kiedy będą jazdy próbne, przecież muszą. O, tutaj mamy właśnie... tutaj mamy pozostałość huty. Powiedzcie, dlaczego ja kaszlę? A tych kwiatów. Od roślin. Podejrzewam, że oni tędy przywożą te nowe tramwaje. Chciałbym mieć kiedyś okazję nagrać, jak przywożą. Ciekawe, kiedy przywożą kolejne. To bym pokusić się i spróbować przyjechać w nocy, jak przywożą. Tylko z kolei to trochę daleko i pewnie jak ja się z... Ale zaraz. Jeśli dokładnie sprawdzę datę przywiezienia 3 i 4, to może uda mi się na rowerze szybko przyjechać wtedy. Jak widzicie, mamy zabudowania huty. A tutaj mamy przejście dla piesych. A tak w zasadzie mógłbym do tramwaju tam podejść. Może jeszcze się uda coś nagrać. Anus Widelec
coś się uda. Dajcie widzowie, po krótkiej przerwie powiem wam, że nie wiem, co oni gadają. Obiekty strategiczne. Ja nie jestem, ja przecież nie uważam, że to jest obiekt strategiczny. Przecież to jest typowy tramwaj. Jak się coś przywiosło, to pani oczekują zdjęć. No przecież zdjęcia budują napięcie czekania na zdjęcia budują czekanie. Przecież każdy czekał na te tramwaje. Każdy czekał. A jak mówią, kurczę, brother, to jest obiekt strategiczny, to oni po prostu no dobra, to pójdziemy teraz na tramwaj i poczekamy. Tramwaj to żaden obiekt strategiczny.